Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie i przechodzę do rzeczy. Wczoraj moi szanowni przedmówcy bardzo dużo czasu poświęcili omawianiu kwestii motywacji. I w gruncie rzeczy dzisiaj ja również chciałbym wielokrotnie do tego tematu nawiązać. A w jakim aspekcie? Pierwszy aspekt to taki, że mamy motywację do dowiadywania się o tym, jak działa nasz mózg, a wszystko to przekłada się na problemy dydaktyki. I wczoraj, słuchając tych wykładów, sformułowałem, tutaj Państwu pokazuję taką moją refleksję. To, co robimy w szkole, jest terenem, obszarem gigantycznego konfliktu, w którym szukamy rozsądnego rozwiązania. Tak ten konflikt wygląda. A ogranicza nasz czas i środki materialne, które pozwalają nam wprowadzić dydaktykę. Ogranicza nas też jeszcze kilka innych czynników, a jednym z najdramatyczniejszych jest motywacja. To wszystko dzieje się w świecie, w którym zdobywamy wiedzę o mózgu, bo ta wiedza ma nam pomóc w sterowaniu tym mózgiem. I tutaj wielu ludzi wyraża pesymistyczne stwierdzenie, pesymistyczny pogląd, że nasza wiedza o mózgu jest bardzo płytka i nie pozwala jeszcze na jakiekolwiek szersze uogólnienia. Ten numer świata nauki właśnie prezentuje taki pogląd. Nie jestem tego zdania. Z całą pewnością nie wiemy jeszcze wiele, ale jeśli wystarczająco głęboko się w to wgryziemy, co wymaga ogromnie dużo czasu, to może coś jednak rozumiemy. Widzimy jakieś relacje i potrafimy się do nich odnieść. To jest trudny proces, wymaga ogromnego zaangażowania, ale to się da zrobić. Proszę Państwa, gdy przygotowałem się do tego, a przygotowałem się do tego wykładu bardzo długo, myślałem, że zamknąłem jakąś kartę, niestety byłem w błędzie. Przedwczoraj wieczorem, właściwie to już wczoraj wieczorem otworzyłem Gazetę Wyborczą w wydaniu internetowym i poległem. Oto zobaczyłem bowiem te świeżynki, które bezpośrednio odnoszą się do tematu, który ja chcę prezentować i o którym tutaj rozmawiamy. Rozmawiamy bowiem o tym, co dzieje się w naszym świecie, że głupiejemy od niektórych urządzeń, są na to dobre dowody, że maszyny zastępują nas i że to wszystko wpływa na naszą psychikę, tak jak mówi Filip Zimbardo, ulubiony psycholog Uniwersytetu Śląskiego, w szczególności Wydziału Pedagogiki i Psychologii, gdzie, jak wszystko wskazuje, nasz świat, który sobie sami stworzyliśmy, troszeczkę nas psuje. Psuje nas w tym sensie, że profesor Zimbardo powiada, że mężczyźni mają coraz gorszą jakość pod każdym możliwym względem, w szczególności pod względem motywacyjnym i intelektualnym. Twarde słowa. A oto, proszę Państwa, konkretne prace, do których odwołują się te notatki prasowe. Można je znaleźć. To jedna z najnowszych prac z tego roku, chyba nawet z sierpnia, czy jeszcze później opublikowana, która mówi o tym, że smartfony źle działają na nasze zdolności poznawcze. Oczywiście te katastroficzne poglądy szerzyły się zawsze, gdy działo się coś ciekawego w rozwoju ludzkości. Ten tekst jest wręcz tekstem kanonicznym. On powstał w momencie, kiedy ruszała kolej parowa. Oczywiście krowy nie straciły mleka, ale proszę zwrócić uwagę, że problem, który wtedy zaistniał, ciągnie się do dzisiaj i musimy go ciągle rozwiązywać. Państwo do Państwa dotykał smog tej zimy. On także był wynikiem rozwoju cywilizacji. To zawsze wraca w sposób inny niż się spodziewamy i czasami bardziej dramatyczny. Proszę Państwa, jeżeli mamy rozmawiać o tym, co dzieje się we współczesnym świecie, jak lokujemy się w nim, to właściwie w naszym kontakcie z techniką elektroniczną, z techniką, która dominuje w dzisiejszym życiu, bez której właściwie nie istniejemy, można by mówić o trzech aspektach funkcjonowania. Pierwszy aspekt to taki, że korzystamy z rozwiniętej techniki, w tym techniki elektronicznej, jako tak zwani operatorzy. I to rodzi już samo w sobie mnóstwo problemów. Drugi aspekt to taki, że w wielu sytuacjach zawodowych, życiowych, technika protezuje nasze zdolności, czasami nam przez to pomagając, czasami nas zastępując, co rodzi poważne problemy socjologiczne. I wreszcie jest jeszcze jeden aspekt, który jest podnoszony w wielu artykułach, również w bardzo popularnych artykułach, w tej chwili pismach pana Włodarskiego w całym numerze Polityki o tytule Post Człowiek, gdzie prawdopodobnie, jak twierdzi wielu autorów, hodujemy sobie konkurenta, potężnego konkurenta, sztuczną inteligencję, a to wszystko przekłada się na zmiany w naszym świecie.
Cokolwiek byśmy chcieli powiedzieć, to zawsze warto zacząć od tego, co lubię podkreślać, od tego, że mamy pewne właściwości biologiczne. Państwo już wielokrotnie ode mnie o tych własnościach słyszeli. Wśród tych własności jest kilka szczególnie istotnych, które powodują, że musimy być nauczycielami. To, że przekazujemy wiedzę zdobytą w poprzednim pokoleniu do pokolenia następnego, że mamy do tego narzędzia, że jesteśmy zorganizowani społecznie, ale także to, że mamy coś, co bardzo sobie cenimy, a co być może nie jest wcale unikatowe, teorię umysłu i świadomość. Te rzeczy zbiegają się z sobą. Proszę Państwa, jeśli porównamy nasze własności z właściwościami urządzeń, które nas otaczają, to możemy stwierdzić, że z tych własności, które decydują o tym, że jesteśmy ludźmi, maszyny jeszcze prawdopodobnie nie mają tych, które tutaj Państwu wyliczyłem. Te cechy są naszymi inherentnymi cechami, ale nie potrafimy ich na razie jeszcze odkryć w maszynach. Co do emocji, wrócimy jeszcze do tego tematu. Co do motywacji, z całą pewnością nie. Co do świadomości, staje się to powolutku dyskusyjne. I na pewno, co nas jeszcze ciągle chroni w tym świecie, maszyny nie mogą same siebie reprodukować. Ani same nie ewoluują, chociaż to też nie jest pewne. Jeżeli zaczniemy od tego pierwszego aspektu, człowieka jako operatora w świecie maszyn, to muszę się odwołać do tego, co mówił mój nauczyciel akademicki, zmarły niedawno profesor, pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, lekarz medycyny Zbigniew Jeton. A wprowadził pojęcie pracy operatorowej w takiej małej książeczce jeszcze w latach 70. Ten termin rodził się w bólach, ale stał się koniecznością, bo znaczna część naszej pracy jest właśnie pracą operatorską. Pracą, którą wykonujemy mózgiem, korzystając z mocy fizycznej, którą dostarcza nam maszyna. I tego rodzaju prac jest bardzo dużo. One z reguły polegają na jakimś algorytmie funkcji sterowania takim, jakie Państwo realizują siedząc za kierownicą samochodu. Możemy to często traktować jako model czarno-skrzynkowy. W tym wszystkim odbywa się przetwarzanie informacji w lejku Kajdla, o którym również już Państwo wielokrotnie zanudzałem. I w tym momencie pojawia się koncepcja jeszcze z lat 50. przez Paula Fitza wprowadzona porównania zdolności człowieka z maszyną. Proszę Państwa, to już jest archaik. W roku 51 wszystko, co jest zestawione w tej tabelce, porównanie przewag człowieka nad maszyną było jak najbardziej słuszne. W tej chwili już nie. To przeminęło. W tej chwili powstaje zupełnie inny problem, który porusza inny badacz, stosunkowo nie tak dawno, mówiąc, w jakim miejscu jesteśmy samodzielni, a w jakim miejscu samodzielność uzyskują maszyny. I proszę Państwa, proszę zobaczyć, że tych stopni samodzielności maszyny w działaniu w świecie jest już 10. Na 10 jesteśmy biernymi widzami tego, co dzieje się w świecie, którym zarządza w tym momencie maszyna. Proszę Państwa, to się wszystko dzieje. Tak wygląda nowoczesna hala produkcyjna w przemyśle samochodowym. Tam właściwie nie ma miejsca dla robotnika. Zwiedzając to, uśmiałem się serdecznie, bo czynnością, którą wykonywał robotnik w jednej z takich fabryk, było podnoszenie ciężkich kawałków i podawanie ich na taśmę, skąd brało je ramię robota. Reszta działa się automatycznie. Proszę Państwa, oczywiście to wszystko przekłada się na cały szereg procedur, wiedzy, która jest konieczna, bo czasami w sytuacjach katastrofalnych to jednak zwycięża człowiek. W tych dramatycznych okolicznościach, tak jak było podczas lądowania 15 stycznia 2009 roku na rzece w Nowym Jorku, gdzie to pilot uratował w katastrofie. Ale posługiwanie się narzędziami, proszę Państwa, jest naszą pradawną własnością. Zaczęło się od tego i dzisiaj to obserwujemy w parkach narodowych w Afryce, gdzie poszczególne szczepy szympansów mają różne nawyki narzędziowe i różne techniki posługiwania się kamieniami, trawkami czy innymi urządzeniami służącymi im doraźnie, prostymi narzędziami służącymi im doraźnie do rozwiązywania problemów. Ale w tym posługiwaniu się, proszę Państwa, uzyskujemy to, co jest legendą. Niesamowitą precyzję. Perfekcję. Wręcz wczuwamy się, stajemy się częścią maszyny, albo maszyna staje się częścią naszego ciała. Jeśli prowadzą Państwo samochód, to Państwo to przeżywają. Mało tego, stajemy się tak bardzo zintegrowani z maszyną, że nawet nie bezpośrednio sterując, jak kapitan dowodzący jednostką pływającą,
jest w stanie precyzyjnie zaplanować i zarządzić manewr. Jakoś czujemy te masy stali. To wszystko rozgrywa się w technice, która rozwija się i jest coraz doskonalsza, coraz bardziej nam te problemy ułatwia, podąża za naszą ręką, tak jak kokpit samochodu ciężarowego, aby nie męczyć kierowcy, podąża za jego ręką. To wszystko jest domena ergonomii, a czasami są to ekstremalne sytuacje, jak sytuacje pilotażu. Oczywiście pilotaż w lotnictwie cywilnym to jest bajka w porównaniu z pilotażem z lotnictwem wojskowym. To, co Państwo widzą, ten zielony krąg przed twarzą pilota, to jest overhead projection, sposób prezentacji danych dotyczących pola walki, gdzie dane pozyskiwane przez AWOKS-a, samolot wywiadu elektronicznego latający 300-400 km dalej, przekazuje informacje rozpoznania pola walki, a pilot często nie musi już nawet reagować przy pomocy joysticku tam po prawej stronie. W tej chwili może wystarczyć ruch gałek ocznych do wykonania niektórych komend sterowania samolotem, co jest ważne, bo ten pilot działa w warunkach przeciążenia rzędu 10G. Tak w tej chwili z nami integruje się technika. Oczywiście ta technika przeszła strasznie długą drogę. To jest żart, jak bardzo różni się sterowanie urządzeniami. Ten żart ma jednak sens, proszę Państwa. Ten sens jest nieco ponury. Otóż dawno, dawno temu, kiedy siadałem przy tym urządzeniu u góry po prawej, musiałem nakręcić mnóstwo nastaw, żeby zmierzyć wartość biologiczną w pewnej próbce. Dzisiaj podchodzę do maszyny i o ile oczywiście przegryzę się przez program komputerowy, tak jak na dole, który nią steruje, to reszta robi się sama. Nie muszę wiedzieć co, jak, dlaczego, nie muszę znać podstawowych praw. To niestety skutkuje wtórnym analfabetyzmem i ja go dostrzegam u moich studentów. Wtórny analfabetyzm praktyczny i teoretyczny w każdym względzie. Ale technika ułatwia nam to. Proszę zwrócić uwagę, że walczymy o to, żeby ta technika była jak najbardziej spolegliwa względem naszej fizjologii, konstruując coraz doskonalsze urządzenia. I sposoby sterowania urządzeniami, co ciągle jest tematem bycia operatorem, zmieniają się. W tej chwili mamy coś, co na razie jest zabawką, ale w gruncie rzeczy to już może służyć do sterowania urządzeniami. System Kinect, system detekcji i interpretacji ruchu. Mogą Państwo tutaj zagrać w wirtualnego ping-ponga, wirtualny rzut oszczepem czy cokolwiek innego przy pomocy tego systemu. Tak, a jak operator osiąga perfekcję, o której tu mówiliśmy? Osiąga to trenując swoją motoryczność. To jest bardzo obszerne zagadnienie naukowe, którym zajmują się trenerzy, ale nie tylko trenerzy, bowiem poligonem doświadczalnym do treningu motoryczności, do badania sposobu sterowania urządzeniami, jest przede wszystkim wojsko i sport. W przypadku wojska urocza lektura Bogdana Tymienieckiego, który był czołgistą, artylerzystą, instruktorem artyleryjskim, który opisuje pieszczotliwie, jak postępował z armatą Shermana, żeby na odległość kilku kilometrów z zasłony, z zawzgórza trafiać w stanowisko artylerii albo w czołg nieprzyjaciela. To wymagało perfekcji, to wymagało precyzji, to wymagało trzymania się regulaminów i procedur. Tymieniecki o tym pisze. Nieomal z miłością w odniesieniu do tego Shermana, ale ten obrazek dyskobola autorstwa Myrona mówi nam o innej rzeczy. Każdy ruch musi być zaprojektowany z perfekcją i wyćwiczony. I to wszystko się odbywa, to wszystko kontrolujemy. Jeden ze współpracowników Henry'ego Forda ze swoją małżonką Frangi Lilian Gilbretowie właśnie zastanawiali się nad tym, jak udoskonalić ludzkie ruchy. I to jest również aspekt dydaktyki i pedagogiki pracy, czyli również tego, czym zajmują się na przykład nauczyciele zawodu. I to jest to, nad czym pracują trenerzy, opisując mechanizm przeprowadzenia treningu i wszystkie składowe motoryczności, które tego dotyczą. Temu służą symulatory, o których była tu wczoraj mowa, że dzisiaj pilotów nie kształci się już w realnych warunkach, tylko kształci się na symulatorach. Do tego służą różne urządzenia wspomagające i techniki wspomagające, które są budowane specjalnie do kształcenia specjalistów w pilotażu. A skutki są oszałamiające. Potrafimy mikromanipulować, zapładniając in vitro jajo. Jak na pierwszym rysunku, wspaniali kierowcy rajdowi dokonują cudów na drodze. Piloci wykonują zbiorowe akrobacje, nie myląc się o milimetr.
a wreszcie potrafimy poruszać tak potężnymi obiektami, jak tankowiec mający pół kilometra długości i 600 tysięcy ton nośności lub atomowy lotniskowiec klasy Nimitz, który manewruje z prędkością 30 węzłów, poruszany mocami rzędu 300 tysięcy koni mechanicznych. To wszystko opanowaliśmy. A wyrazem tej precyzji niech będzie to zdjęcie, które mnie zafascynowało. Kanał Koryński przechodzący przez nie statek ciągnięty przez holownik. Na centymetry. Proszę Państwa, jak to wszystko się rozgrywa? Uczymy się tych technik sterowania starym paradygmatem odkrytym przez Pawłowa, metodą prób i błędów, przez wielokrotne powtórzenia. Oczywiście można opisać cały ten schemat z punktu widzenia neuronalnego. Ta pamięć czynności jest odrobinę inna niż pamięć deklaratywna, dzięki której poznajemy wiedzę. Wymaga powtórzenia, nie może się odgrywać jednorazowo. I prawo, o którym też bardzo lubię mówić, prawo dzisiaj krytykowane, sformułowane przez Malcolma Gladwella i rozwiniane przez Davida Zachariego Hambricka, że uzyskanie wysokiej kompetencji w dowolnej dziedzinie wymaga mnóstwa godzin ćwiczeń. 10 tysięcy godzin ćwiczeń, a może więcej, może 30 tysięcy godzin ćwiczeń w szczególnie trudnych dyscyplinach, oczywiście w prostych dyscyplinach znacznie mniej. Wyniki da się przeliczyć. Dzisiaj niektórzy z badaczy to krytykują. Żebyśmy funkcjonowali tak dobrze, potrzebny jest sprzęt, który spełnia nasze wymagania. I oczywiście nauka zwana ergonomią to znowu wszystko opanowała. Mogą Państwo na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy znaleźć mnóstwo wskazówek, aczkolwiek ergonomia pracy umysłowej i ergonomia pracy operatorskiej jest ciągle jakby zaniedbywana. Ośmielam się powiedzieć, że wykładając ten przedmiot czasami jestem nowatorski. Ciągle od lat jestem nowatorski i ciągle nie spotkałem porządnego opisu podręcznikowego pracy operatorskiej i pracy umysłowej. A ta praca operatorska odbywa się przy pomocy sterowników. I bardzo często jest już to sterowanie by wire, przez drut, przez elektronikę, gdzie tak naprawdę człowiek nie dotyka. Własną ręką nie przekazuje, własną ręką siły niezbędnej do sterowania urządzeniu. Całą resztę robi i koryguje automat. Jakiś proces elektroniczny. Tak latają drony, tak latają współczesne samoloty i każdy błąd w tym procesie może kosztować bardzo wiele. I ten system współpracy człowieka z elektroniką ma swoje konsekwencje. O tych konsekwencjach mówiłem w zeszłym roku w podobnym temacie. Można go rozwijać. Jest tutaj wiele problemów od postawy przy pracy poczynając, od dziwnych efektów, które wyskakują w związku z naszą fizjologią i z tym faktem, że ekrany świecą na niebiesko, a przez to pobudzają nas i utrudniają zaśnięcie. To jest problem cyfrowej demencji, to jest problem skuteczności edukacji, to jest poruszany w zeszłym roku problem szkoły otwartej na elektronikę i pracą z uczniem, ale proszę zwrócić uwagę, że ten problem ma pewien dramatyczny aspekt. Nakładów na pojedynczego ucznia, nakładów na klasę i wielkości klasy, w której się pracuje. To są niedościgłe marzenia, o których Państwo mogą tylko sobie śnić w warunkach polskich. Oczywiście to wszystko jest znane, można opisać i zmienia się także na sposób percepcji świata, tak jak to, co stało się z emotikonami i z rozpoznawaniem znaku. Znowu można się zaśmiać, bo ten znak, który oznacza uśmiech, poskładany ze znaków interpunkcyjnych, w gruncie rzeczy jest prastarym znakiem, który rozpoznaje noworodek jako uśmiech na twarzy człowieka, który wyszukuje noworodek jako pierwszy wzorzec, na którym trzeba zatrzymać wzrok, żeby wejść w interakcję społeczną z rodzicami. Tak, czym to skutkuje? Czasami takim paradoksalnym obrazkiem. Te obrazki mogą Państwo zobaczyć w realu. To zdjęcie jest tylko przykładem. Tak, oczywiście do wszystkiego odnosi się zasada tolerancji Shelforda. Co za dużo, to niezdrowo, co za mało, to niezdrowo. I mówią o tym wszyscy, którzy na ten temat się wypowiadają. A czy jedynie skutki negatywne? W opracowaniach sprzedanych już dość dawno temu wykazano, że jednak współżycie ze środowiskiem elektronicznym daje realne zyski. Te właśnie, które tutaj wylistowałem na podstawie pracy cytowanej. Czy te zyski są warte zachodu? To zupełnie inna kwestia. No i te zyski zyskały swoje wyobrażenie w
tezie o istnieniu cyfrowych tubylców, gdzie my, większość z Państwa, jest cyfrowymi imigrantami nienależącymi do tego świata. Trzy kolejne prace człowieka, który to sformułował, tę tezę Marka Pręskiego, prowadzą wręcz do konkluzji, że pojawiła się cyfrowa mądrość. Brzmi pięknie, prawda? Ale są też krytycy. Na przykład Paul Kirchner, tropiciel hoaksu w nauce. Jego książka Urban Myth i rozwinięcie w zupełnie świeżej pracy mit digitalnego cyfrowego tubylca i i multitaskera jest w tej pracy obalany na podstawie badań doświadczalnych. I highlights, czyli krótkie streszczenie całej treści pracy, mogą Państwo zobaczyć tutaj na dole. Informatycznie kumaci i tubylcy w dzisiejszym świecie nie istnieją. Oni może istnieli w roku 2000, kiedy bycie z urządzeniami elektronicznymi wymagało nakładu pracy, wgryzienia się, poświęcenia im 10 tysięcy godzin, aby być naprawdę dobrym. Dzisiaj są to tylko tępi użytkownicy. Używacze nawet nie użytkowniczy. Uczący się nie mogą być wielozadaniowi, bo przełączanie wielu celów źle wpływa na opanowanie wiedzy. Czy naprawdę to jest wada? To jest pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć. I kształtowanie edukacji względem tego mitu na pewno nie jest rozsądnym działaniem, jeżeli nie rozważymy wszystkich za i przeciw. To są tezy. Oczywiście, proszę Państwa, szereg entuzjastów powiada, że dzięki technice elektronicznej możemy wejść w coś fantastycznego, mianowicie w grywalizację czy gamifikację, jak mówią o tym Anglicy. Ta gamifikacja, proszę zobaczyć, opiera się na kilku fajnych założeniach, że jest realizowany pewien łańcuch prowadzący do uzyskania motywacji. Tak, motywacji do działania. Motywacja, która we współczesnym świecie jest bardzo trudna. Zaczyna się to od tego, że kolekcjonuje się jakieś obiekty, ustanawia się rankingi, albo osobiste rankingi postępów, albo rankingi w konkurencji z innymi osobami, że są cele, poziomy osiągane, że można łatwo mierzyć postęp, nawet obrazowany przy pomocy paska postępu, takie jak wtedy, kiedy ładuje się jakiś program do Państwa komputera czy jakieś. To wszystko wiąże się z wyzwaniami, które mają budzić motywację i za to wszystko są nagrody, które można jakoś zużytkować w świecie. Najczęściej tylko w świecie wirtualnym. Z rzadka te nagrody przenoszą się do świata realnego. I proszę Państwa, to jest właśnie problem przeniesienia nagród i przeniesienia umiejętności ze świata wirtualnego do świata realnego. Problem całkiem niejednoznaczny. Otóż w czasach, kiedy uczyliśmy w erze przeddigitalnej, przedelektronicznej, celem ostatecznym i nagrodą ostateczną była dorosłość, możliwość robienia tego, co widzieliśmy u osób dorosłych. Dzisiaj niekoniecznie. Zobaczą to Państwo na kolejnym slajdzie. Tak bowiem wygląda typowo grywalizacja. Oczywiście są mądrzejsze gry, o czym będą tu opowiadali inni prelegenci. Marek Kaczmarzyk jest zwolennikiem niektórych z tych gier, prawda? Ale jeśli już to widzimy, spróbujmy również poszukać wad. Bo łatwo jest pobiec najprostszą drogą na skróty. A uzyskanie tego, o co nam naprawdę chodzi, może być nieco bardziej złożone. Proszę zobaczyć, czy to nie była grywalizacja? Wszystkie te aspekty, które w teorii gamifikacji są podniesione, tutaj występowały. A jakie były tego efekty? Czytali Państwo Kamienie na szaniec? Są legendarne postacie w polskiej historii? Sam Baden-Powell i wszystkie rzeczy, które działy się wokół skautingu? Tak, proszę Państwa, motywacja to cholernie złożona rzecz, to jeden z moich ulubionych slajdów. Ta motywacja nie jest tylko wynikiem działania środowiska zewnętrznego, chociaż ona zawsze interweniuje. To prastare czasy, czasy, kiedy Champollion odkrywał w Egipcie Teby i Karnak, odkryto Pompeje zasypane przez wulkan, badano Knossos, kradziono zabytki, wywożono do Wielkiej Brytanii i Niemiec, za co dzisiaj Grecy i Egipcjanie klną swoich dawnych kolonizatorów i w tych czasach urodził się Henryk Schliemann, który był synem pastora i jako dziecko zaraził się, ucząc się historii i łaciny, zaraził się miłością do antyku, a w szczególności Odysea go wciągnęła.
i uwierzył we wszystko, co opisuje Homer w Odysei, a w szczególności w historię Troi. Proszę Państwa, miał motywację. Odłożył realizację swojego celu życiowego dotarcia do Troi na 50 ponad lat. W tym czasie omal nie umarł z głodu. Ale w końcu stał się bardzo poważnym przedsiębiorcą, handlowcem, zarobił miliony, po drodze co najmniej raz je tracił i jako już bogaty człowiek mógł porzucić handel i spróbować amatorsko grzebać w ziemi. Tak, to on wygrzebał maskę Agamemnona w Mykenach, złotą. Jego żona Greta nosiła biżuterię wykopaną tamże, której kopie mogą Państwo w Mykenach podziwiać. Biżuterię przypisywaną Helenie. Oczywiście był nieprofesjonalistą, masę spaprał, ale odłożył realizację swojego celu na 50 lat i osiągnął go. Dzisiaj jest w annałach historii. Tak, w Szczecinie w tym roku spotkałem tego pana, Krzysztofa Litwińskiego. Kim jest, widzą Państwo na slajdzie. Opowiadał on bardzo w paru pouczającą historię ze swojego życia, mówiąc, że zawsze najpierw przegrywa się swoje życie w głowie. Wygrywa się też swoje życie w głowie. Opowiadał swoją historię, ja słuchałem z zainteresowaniem i doszedłem do wniosku, że w momencie, kiedy jego interes padł zupełnie, był na dnie z potężnymi milionowymi długami, a jednak się wydobył, to nie była to tylko zasługa jego głowy. Zanim był na krawędzi bankructwa i przejął przedsiębiorstwo, które było na wykończeniu, on przez wiele lat budował relacje społeczne. Gdyby ich nie miał, przegrałby. Przegrywa mnóstwo ludzi, czasami bardzo inteligentnych. Wygrywają nieliczni. Dobre pytanie, dlaczego? Ale oczywiście ta motywacja jest niezbędna. Jeżeli zastanawiamy się nad przebiegiem historii, to dochodzimy do wniosku, że tych, którzy nie opowiadają swojej historii, bo przegrali, jest prawdopodobnie więcej niż nas, ludzi nawet umiarkowanego sukcesu. Tak, jeżeli mówimy o technice elektronicznej, proszę Państwa, to jest w tym jeszcze jedna pułapka, również podnoszona dosłownie na dniach w prasie, o której łatwo się domyślić. Status never off. Dzięki technice elektronicznej nie jesteśmy ani przez moment wyłączeni. Czy ma to jakieś znaczenie? Ma, bo ukształtował się również fałszywy mit, widoczny na przykład w literaturze Dana Browna i w wielu innych dziełach popularnej kultury, że w każdej chwili musi się coś dziać, coś porywającego. To jest bzdura. Jeżeli Państwo poczytają Teresa Rewertę na terytorium Komańczów, zobaczą Państwo, że to nieprawda. W najbardziej dramatycznych momentach życia na wojnie czeka się i czeka się i czeka się i czeka się, aż wreszcie, tak jak u Spielberga, gdzieś tam zza rogu dochodzi łoskot gąsienic czołgu. A potem wszystko dzieje się bardzo krótko. A to wszystko przekłada się na pewną naszą właściwość funkcjonalną. Stosunkowo od niedawna, nie więcej niż 15 lat, mówi się, że w naszym mózgu zaszyte są dwie sieci. Sieć pozytywno-zadaniowa i sieć negatywno-zadaniowa, sieć spoczynkowa, sieć podstawowej czynności. I one się przełączają. Państwo to subiektywnie czują. Gdy zacząłem się głębiej zastanawiać, to rzeczywiście to się czuje. Jeżeli są Państwo sami, nie mają Państwo żadnego zadania, mogą się Państwo zrelaksować. Czują Państwo swoje istnienie w kontakcie ze światem. Jeżeli cokolwiek Państwo robią, stają się Państwo tym zadaniem, Państwo przestają istnieć. I to jest właśnie to przełączenie. Ten niebieski obszar to jest ten obszar, w którym gnieździ się świadomość i indywidualność. On się zaczyna w obszarach motywacyjnych kory przedczołowej, a ciągnie się do okolic potylicznych klinka i przedklinka. Przez cały zakręt obręczy. Tam jest zlokalizowana nasza ludzkość i nasza indywidualność. Proszę Państwa, co cyfrowy świat do tego wnosi? To, przed czym ostrzegał zmarły Neil Postman, pisząc książkę Zabawić się na śmierć. Oczywiście te koncepcje, które on rozwijał, dotyczyły one także słowa, The End of Education.
są mniej lub bardziej słuszne. Nie miałem szczęścia wszystkiego tego przeczytać. Niestety czas jest krótki, życie jest krótkie, jest wiele różnych zadań. Nie wszystko możemy przetrawić, ale być może Naila Potmana warto przetrawić. Otóż o co w tym wszystkim chodzi? Prawdopodobnie, jak twierdzą niektórzy politolodzy, zmierzamy do renty obywatelskiej od urodzenia i społeczeństwa, w którym pracować będzie bardzo niewielu ludzi. A cyfryzacja życia może do tego prowadzić. Już przebrzmiała koncepcja społeczeństwa 20-80 i titiataimentu, czyli 80% społeczeństwa, które nie będzie robiło nic z wyjątkiem rozrywania się na wszystkie możliwe sposoby. W tej chwili mówi się, że jeżeli kiedyś starczy pracy dla 1%, to będzie dużo i dobrze. Tak, ale przy wszystkich tych zastrzeżeniach dotyczących cyfryzacji życia, niektóre z ich zdobyczy są jak najbardziej stosowane w praktyce. Ten system, który bardzo zgrubnie poznałem niedawno, który może się nazywać na dwa różne sposoby, jako KEMS lub SMAC, to system oparty na wykorzystaniu potencjału cyfrowego i w tym systemie kształci się pracowników wielkich korporacji, aby byli jak najsprawniejsi w zdobywaniu pieniędzy, w organizowaniu biznesu. Proszę zwrócić uwagę, na czym się on opiera. Na tym, że wykorzystuje się technologię współbycia elektronicznego, społecznego elektronicznego współbycia. Korzysta się z mobilnych urządzeń elektronicznych. Te urządzenia odwołują się do olbrzymiej bazy danych dostępnych dzięki internetowi, którą przetwarzają automatycznie maszyny poza komórką czy komputerem użytkownika, wypluwając mu tylko rezultat. No i to wszystko wymaga obecności i współpracy z chmurą elektroniczną, z chmurą danych. Oczywiście pewien aspekt tego zagadnienia ma charakter rozrywkowy, titiataiment, Pokémon Go. Państwo to widzą, bo to się rozgrywa wokół nas w tej chwili, prawda? Te rozrywki elektroniczne dostarczają szybkiego wzmocnienia zgodnie z teorią gier, ale można w tym momencie zadać pytanie odwołujące się do starego testu psychologicznego, do testu pianki. Jak to rokuje dla dojrzałości człowieka w świecie? Chyba rokuje kiepsko. A do tego dochodzi masa uzależnień, o których też wczoraj była rozmowa. Uzależnienia są kwestią motywacji. Motywacji i taniej, łatwej, bardzo często nagrody za to, co robimy. I w ten sposób powstaje to, co krytykuje Spitzer w swojej cyfrowej demencji i to, co możemy nazwać, to, o czym mówi profesor Zimbardo, syndrom Piotrusia Pana, który idzie po łebkach przez dzisiejszy świat, który nie dojrzewa umysłowo do tych normalnych zadań, których przywykliśmy, że dorośli ludzie spełniają. I z tym się zmagamy w szkole. To jest nasz podstawowy problem i o tym Państwu pisałem w Kunie w Kurniku. Ale jest też inny wymiar cyfrowego świata. Sztuczna inteligencja zadaniowa. Macie ją Państwo przy sobie. To rozpoznawanie mowy w komórkach. Możecie już komendę wydać głosem, prawda? Albo rozpoznawanie pisma. Gryzmoły są zamieniane na porządny druk, tak jak widać to na tym obrazku. Oczywiście jest tu znacznie więcej zagadnień. To są autonomiczne samochody, o których mówi się coraz więcej. To są drony, drony badawcze, to są autonomiczne roboty bojowe. Proszę zwrócić uwagę, że to całkiem niebanalna historia. Nie tak dawno, prawa góra, dron samodzielnie wylądował na lotniskowcu, niesterowany z lotniskowca. No to jest wyczyn. Najwyższa klasa pilotażu. Dał radę. Pamiętajmy, że ten pokład lotniskowca, jak źle idzie, to tak chodzi. A trzeba trafić na to kołami. Prawda? Ale to nie tylko ta bajka. Na dole macie Państwo mechanicznego konia armii francuskiej, a tu różne inne aspekty uzbrojenia, uzbrojenia samoczynnego, które... Jak dobrze pójdzie, będzie samo podejmować decyzję, strzelać czy nie strzelać, nie sterowany gdzieś tam z daleka, z jakiegoś kontenera w Teksasie stojącego na pustyni w chronionej bazie, gdzie jeszcze ktoś podejmuje decyzję, jakiś człowiek, tylko być może będzie miał algorytm same wybierające, podejmujący tę decyzję. I takich maszyn jest coraz więcej, no i oczywiście przeciwko temu się protestuje.
O tym też są publikacje naukowe. Proszę Państwa, być może jesteśmy w tej sytuacji. To oczywiście postacie z Cranacha, Adam i Ewa. Tak, ale ta perspektywa także nie wyczerpuje sprawy. Bardzo często korzystamy z protez zintegrowanych z naszym ciałem. I to się nazywa transhumanizm. Oczywiście pojęcie transhumanizmu jest znacznie szersze. Ta pani, Francesca Ferrado, opowiada o różnych jego możliwych znaczeniach, a popularnie oznacza się go tymi symbolami więcej niż H, H plus i tak dalej. Te plusy są ostatnio bardzo modne, prawda, w narracji społecznej. I tutaj pojawia się kilka różnych fajnych zagadnień, między innymi silikonizacja życia. Warto jej poświęcić trochę więcej. O tej silikonizacji, możliwości przesiadania się z ciała do ciała, o modyfikacji człowieka mówią wielcy pisarze. Literatura piękna bardzo często podąża za życiem zupełnie skutecznie. Tę książkę Welbecka przeczytałem i zauważyłem ostatecznie, że pisarz dzieli się z nami strasznie ironiczną wizją przyszłego świata, kiedy można kopiować własne ciało i przenosić świadomość z ciała do ciała. Tak jest w książce Welbecka. Przenosi się przez 20 kilka generacji z ciała do ciała bohater, aż w 20 którejś generacji ma dość. I porzuca świat, w którym jest chroniony, gdzie funkcjonuje w potężnej sekcie, która ogarnęła cały świat. A oprócz tego są oczywiście zwykli śmiertelnicy, taki ludzki śmieć, funkcjonujący na peryferiach. Wszystko się zgadza, tylko z silikonizacją i przeniesieniem świadomości z ciała do ciała albo przeniesieniem z ciała do elektroniki, proszę Państwa, to jest mit. Tego się nie da zrobić. Zgodnie z tym, co mówią redukcjoniści, umysł, świadomość jest epifenomenem materii, która tworzy mózg. Jest jej wytworem. Nie da się tego transplantować. Potencjalnie można z pewnym trudem wyobrazić sobie, że dałoby się to skopiować, stworzyć tego mniej lub bardziej udaną kopię. Ale to będzie tylko kopia. To nie będą Państwo. To będzie byt równoległy, a jednak odmienny. A więc to marzenie się nie ziści, cokolwiek by chcieli ludzie na ten temat mówić, a przyczyn ograniczeń jest bardzo dużo. Między innymi to, że jesteście Państwo unikalnym układem synaps w mózgu. Proszę Państwa, no i tu zaczyna się bajka. Niektórzy, jak Kurzweil, powiadają, że to jest droga, do której zmierzamy i stąd warto dłużej żyć, bo jak pociągniemy odpowiednio długo, jak zainwestujemy teraz w siebie odpowiednio dużo zabiegów technicznych i zdrowotnych, to dożyjemy momentu, kiedy przesiądziemy się do komputera z naszą świadomością i że ten moment nastąpi już niedługo, kiedy świadomość zewnętrzna, elektroniczna będzie większa od naszej. I mówi się o cechach, które będą własnością, właściwością postczłowieka. Ten numer polityki opowiada o tym, niedawno wprawił mnie w wielką konfuzję w momencie, kiedy kończyłem ten wykład, bo musiałem przeryć go bardzo regularnie, sprawdzić, w czym się zgadzam, a z czym się nie zgadzam. Jesteśmy dość odlegli od siebie w poglądach, w tym, co referuje Państwu i w tym, co jest w tymże numerze. A jak wygląda ten postczłowiek? Ma właściwości, o których dzisiaj tylko możemy marzyć, ale część z nich już się niestety realizuje. Na różne sposoby. Od taki banalny, jak egzoszkielety. Oczywiście te egzoszkielety to już jest starość, one mają 10 lat, ale dawały niesamowite możliwości, ale są nowsze egzoszkielety. Piszą o nich właśnie w postczłowieku. Te egzoszkielety mogą mieć bardzo różne zastosowanie, również terapeutyczne. W tej chwili tworzymy coraz bardziej doskonałe protezy zmysłów. Implant ślimakowy to już jest właściwie nic rewelacyjnego. Tysiące pacjentów nosi to w głowie. Coraz doskonalsze wersje, jeżeli utraciło swój narząd ślimakowy i nie może słyszeć. Można to zastąpić. Większy problem stwarza implant, który może zastąpić nieczynną siatkówkę oka. Ale i to jest rozwiązywane. To działa. Proszę Państwa, bulwersujące, ale starość. 14 rok. Korzystając z dwóch technik, śledzę obrazowania pracy mózgu i pobudzania przez transkranialną stymulację magnetyczną, można było przekazać informacje z mózgu do mózgu przez sieć. Nie normalną ludzką komunikacją. I jest wiele obszarów, gdzie będziemy mogli w ten sposób ingerować w czynność naszego ciała, a w szczególności w czynność mózgu. Czy to dobrze, czy źle?
W szczególności będziemy mogli podłączyć zewnętrzną pamięć, a wtedy staniemy się geniuszami, prawda? Będziemy przetwarzali takie ilości informacji. Oczywiście to jest znowu złudzenie. Powtarzałem Państwu już wcześniej, że żeby przetwarzać informacje, trzeba mieć ją w pamięci operacyjnej. Żeby mieć ją w pamięci operacyjnej, trzeba ją wydłubać z pamięci trwałej. Bez tego nie ma. I to jest ten dylemat, z którym zmaga się również szkoła. Proszę Państwa, mamy więc problem i pytanie jest, co próbujemy skopiować w ramach techniki elektronicznej. Próbujemy skopiować działanie naszego mózgu i to jest podstawa przyszłości. To jest procesy neurofizjologiczne, które są opisane w każdym podręczniku. W ramach tych procesów pierwsza rzecz, która się dzieje, to przekształcanie prawdopodobieństwa zjawisk w świecie w pewność reakcji. Nie da się iść i nie iść równocześnie, kopnąć i nie kopnąć, powiedzieć i nie powiedzieć. Ale to, czy idziemy, czy kopniemy, czy powiemy, zależy od zdarzeń, które nie są stuprocentowo pewne. I to robią układy nerwowe. Układy nerwowe wszystkich istot. W związku z czym mamy rozkłady prawdopodobieństwa zdarzeń, po których wystąpi jakieś zjawisko albo nie. Mówi o tym również teoria katastrof. To, co dzieje się w układach nerwowych, to jest albo rozprzestrzenianie, albo ogniskowanie pobudzeń. Po wielkiej sieci neuronalnej, niewyobrażalnie skomplikowanej, liczby są tutaj często przytaczane, informacja może przebiegać w dwóch kierunkach. Z jednego punktu rozszerzać się na całą sieć neuronalną, wymagając przetwarzania i generowania czegoś nowego, albo może zbiegać się w jednym punkcie, inicjując jedno konkretne wyobrażenie. Zobaczcie Państwo, mój ulubiony przykład. Dzwonią klucze. Widzą Państwo klucze. Gdybym rzucił komuś z Państwa, dotykaliby Państwo i po dotyku poznaliby Państwo te klucze. Jeśli mówię klucze, też macie Państwo wyobrażenie w głowie kluczy. W ten sposób informacje z różnych kanałów zmysłowych zbiegają się w jednej grupie neuronów, w jednostce gnostycznej o tytule klucze. A na czym ta cała zabawa polega? W każdym momencie podstawową czynnością układu nerwowego jest wykrywanie różnicy i wzmacnianie kontrastów. Wykrywanie różnicy jest możliwe dzięki wzmacnianiu kontrastów. I to jest jedna z podstawowych funkcji neuronalnych. Można ją rozpisać w postaci takiej prostej algebry pobudzeń w kilku warstwach współdziałających ze sobą neuronów. Po lewej macie Państwo wejście, pierwszy szereg neuronów ze zróżnicowanymi synapsami, czerwone synapsy hamujące, zielone synapsy pobudzające. Jeżeli kolejny szereg neuronów, te z niebieskim wypełnieniem, ma bazalną, podstawową aktywność, nie czeka tylko na pobudzenie, a nasze neurony tak właśnie działają, mają podstawową aktywność, to modyfikacja, sumowanie się hamowań i pobudzeń daje taki efekt kapeluszowy. Wyostrzenie kontrastu. I to się realnie dzieje. To można uchwycić w neurobiologii, że tak się to właśnie dzieje. Że na krawędziach obecność bodźca jest podbijana od strony braku bodźca w dół, a od strony istnienia bodźca w górę. I ten mechanizm działa w wielu, wielu punktach. A ja chciałbym do niego jeszcze wrócić później. Doświadczają go Państwo tutaj. Spójrzcie Państwo, któreś przecięcie szarych linii. Biały punkt, prawda? Ale wszędzie obok wyskakują czarne punkty. Tak działa właśnie ten mechanizm. To nie koniec tej bajki. Co tu Państwo widzicie? Nad tym też pracuje mechanizm wzmacniania kontrastu. Co tu Państwo widzicie? Widzicie wzorzec na końcu linii wzmacniania kontrastu. The Grand Model Cell. Oczywiście to, ta koncepcja już dość stara, wróciła w tej chwili, jest ekstensywnie omawiana w literaturze. Proszę Państwa, i to się dzieje w realnie otaczającym nas świecie. To są spory polityczne, to są nasze rozmowy. To jest to. Dokładnie to. Wzmacnianie kontrastu. Protezy, którymi się posługujemy w naszym mózgu, mają też wrodzone ograniczenie. To wszystko musi być rozplanowane w mózgu, musi mieć swoją przestrzeń działania. To się nazywa topograficzne odwzorowanie. Oczywiście ten obraz topograficznego odwzorowania, przypisania części ciała poszczególnym obszarom mózgu jest banałem.
ale to topograficzne odwzorowanie idzie dalej i dalej i dalej. W ten sposób odwzorowana jest sieć połączeń mózgowo, traktografia dyfuzyjna. W ten sposób odwzorowane są pojęcia. Jedno z ostatnich osiągnięć Jacka Galanta i Aleksandra Hatcha, lokalizacja pojęć w korze mózgowej. Właściwie to już starość. Topograficzne przypisanie czynności do mózgu i do obszaru naszego życia jest też prastarą własnością. To jest terytorializm, to jest sposób użycia narzędzi. To jest rozmieszczenie ksiąg w bibliotece. To jest ten schemat uczenia się. To jest sposób organizacji ekranów komputerowych, gdzie też decyduje topografia. I dlatego Windowsy wygrały w konkurencji. Proszę Państwa, do tego dochodzą wady usuwalne i nieusuwalne. I tu mówimy o multitaskingu, wielozadaniowości. Powiada się, że ten gość był multitaskerem. Żeby móc skoncentrować się na jakimś zadaniu, przetwarzać je, strumień informacji napływający z tego zadania musi być wyodrębniony ze świata. Temu mechanizmowi służy proces zwany habituacją. Oczywiście znacie Państwo habituację. Lewa część tego obrazka pokazuje, na czym polega habituacja w klasycznym przypadku. Siedzimy, coś robimy, czytamy książkę i nie słyszymy zegara. Tak naprawdę to my go słyszymy. My go tylko nie przetwarzamy. Na tym polega habituacja. Nasz mózg wyłączył ten kanał przetwarzania informacji. To działa w wielu sytuacjach. W tłumie, podczas każdej pracy. Ale to nie działa w przypadku multitaskingu i wielu technik elektronicznego uczenia. I ktoś napisał właśnie coś takiego. I proszę zwrócić uwagę, że specjaliści najwyższej klasy nie są multitaskerami. Nie daliby rady. Są skoncentrowani na swoim zadaniu. Habituują. Czasami można sobie pozwolić. Pozwolić na odbiegnięcie od tego schematu. To oczywiście znowu jeden aspekt transhumanizmu i elektronizacji naszego życia, bo możliwe są jeszcze poprawki z natury. Możemy ingerować w biologię różnymi fajnymi technikami. Od dawna opowiadam tę bajeczkę, kiedy to jeszcze w latach 90., pod koniec lat 90. minionego wieku, wyniki opublikowano. Na początku XXI wieku zmodyfikowano genetycznie mysz, dodając jej jeden ekstra gen. Gen receptora glutaminianowego typu NMDA, uczestniczący w generowaniu zjawisk pamięci w hipokampie. I co uzyskano? Superbystrzaka. Superbystrzaka w rozwiązywaniu zadania w labiryncie wodnym. W tym labiryncie ten superbystrzak uczył się znajdować ukrytą platformkę po jednej sesji treningowej. Normalna mycha potrzebuje 10 sesji treningowych, tak średnio. Stąd nazwiano tą mysz supermyszą Dugi, od jednego z bohaterów amerykańskich popularnych filmów rozrywkowych. Oczywiście dzisiaj potrafimy już pójść znacznie dalej. Możemy produkować zwierzęta modyfikowane zgodnie ze zleceniem, dodając lub usuwając im aktywność określonego gena różnymi metodami. I to są znowu najnowsze doniesienia prasowe. Można wyśledzić bez trudu publikacje naukowe kryjące się za nimi. Widzicie Państwo, co się stało? Modyfikacje genetyczne, modyfikacje embrionalne w ostatnim czasie. I proszę bardzo, da się zrobić to. Na schemacie, na graficznym abstrakcie przedstawia się to w ten sposób. Wystarczy wprowadzić odpowiedni enzym z odpowiednim fragmentem DNA do komórki, a on się w niektórych komórkach zinkorporuje i naprawi genetyczne uszkodzenie. Świeżynka. I ostatni aspekt naszego współżycia ze światem elektronicznym, ze światem informatycznym. Twarda inteligencja, inteligencja, która nas przerasta. Czym w ogóle jest inteligencja? To jest problem dyskusji. Proszę zwrócić uwagę, to hasło zresztą padło tutaj, gdy cytowano profesora, Marek cytował profesora Wetulaniego bodajże, prawda? Ale to jest mój oryginalny cytat. Mamy się rozmnożyć, przetrwać i rozmnożyć, a cała reszta jest tylko ułatwieniem tego ułatwieniem, strasznie trudnym ułatwieniem. Ale czasami dzięki temu odnosimy sukces. Samo pojęcie inteligencji to horror. To jest definicja wikipedyczna encyklopedii. Pozwoliłem sobie w kilku miejscach dodać mój złośliwy komentarz.
Dopóki nie zoperacjonalizujemy pojęcia inteligencji, leżymy. Nie wiemy, o co właściwie chodzi. Ale jeżeli mówimy o sztucznej inteligencji, to proszę Państwa, ewolucja czasami w tworzeniu tej inteligencji się również myli. Jeżeli inteligencja jest koniecznością, ale powstaje przez przypadek, to prawdopodobnie również przy budowie sztucznej inteligencji może nam się wydarzyć katastrofa i uzyskamy sztuczny autyzm albo sztuczną głupotę. Zresztą można się odwoływać. Drugi aspekt to świadomość. Ta świadomość realizująca się w różnych obrazach, wykazywana u zwierząt. Trzeba odpowiednio dużego lustra, żeby niektóre zwierzęta przeszły test Gallupa. Jak jest za małe, to po prostu nie wiedzą, na co patrzą. Mój kot przechodzi ten test. Oczywiście świadomość to także świadomość rzeczy transcendentnych. I obserwujemy ją u zwierząt. Ale proszę Państwa, jeżeli chcielibyśmy się poważnie nad tym zastanowić, to poszukujemy dobrej definicji operacyjnej. Spróbowałem taką definicję stworzyć. Co to jest inteligencja? To jest kontrola sieci neuronalnych, które rozwiązują problemy. Na czym polega rozwiązywanie problemu? Na wykazywaniu różnic, na wzmacnianiu kontrastów, na wykazywaniu różnic między stanem istniejącym a stanem pożądanym, stanem zapisanym. Oczywiście wiąże się to z motywacją. Motywacja już jest niczym innym jak wykryciem różnicy albo nauczeniem się przewidywania tego, że różnica zaistnieje. To jest definicja operacyjna. A możemy zaprojektować układ elektroniczny, który będzie w stanie wykrywać różnicę między stanem pożądanym a stanem, który aktualnie występuje. Ten układ będzie zatem generował motywację. Oczywiście, jeżeli dodamy do tego wartościowanie, czy to dobrze, czy źle dla układu, to uzyskamy coś, co nazywamy w ludzkiej psychologii emocjami. I proszę Państwa, jeżeli to wszystko będzie pod wspólną kontrolą dodatkowego procesora i dodatkowego programu, to razem uzyskamy inteligencję i świadomość. I można powiedzieć, że będzie to funkcjonowało w takiej figurze geometrycznej. Oczywiście mogą ją Państwo topologicznie przekształcać w dowolne warianty tej figury i umieszczać poszczególne jej elementy w dowolnym miejscu przestrzeni, byle powiązania były zachowane. O tym mówi topologia w matematyce. Razem to tworzy sztuczną inteligencję i sztuczną świadomość. I naszą inteligencję, naszą świadomość. A w niej mamy do czynienia ze stanami sieci neuronalnej. To odnosi się do modnej ostatnio koncepcji neuronów lustrzanych. Neuron lustrzany to nic innego jak jeden z neuronów reprezentujących jakąś kategorię zjawisk w jakimś przybliżeniu. Nie ma nic, jest kot, jest czarny kot. Czarny kot śpiący to jest mój czarny kot śpiący. Zawężamy pojęciowo neuronami wyobrażenie kota. Tak to się może rozgrywać w przestrzeni mentalnej, w przestrzeni elektronicznej. Rozpoznawanie zjawisk, wyodrębnianie kontrastów. Ciągle wyodrębnianie kontrastów, poszukiwanie różnicy. A na końcu odpala jeden konkretny neuron, który tę różnicę koduje swoim miejscem w układzie nerwowym i aktywnością. Czy to działa? Mogą Państwo przeliczyć, czy działa. Mniej więcej taki jest obraz naszej osobistej pamięci. Oczywiście ja go próbowałem stworzyć sam, ale nie jestem jedyny w tej dziedzinie. Są publikacje, w których obliczają badacze, jaki jest zasób pamięci człowieka. Proszę zwrócić uwagę, że Wielka Encyklopedia Brytyjska nie wyczerpuje tego zasobu i że mamy różne kręgi przybliżenia tej wiadomości. A wszystko rozgrywa się przez reprezentacje neuronalne, nawarstwiające się reprezentacje neuronalne, których nawarstwianie obrazuje ten schemat. Aż do metareprezentacji, którą nazywamy świadomością. Czy można to skopiować z mózgu? No właśnie, i to jest dobre pytanie. Czy można to skopiować?
czy będziemy konkurencją ze sztuczną inteligencją? Proszę Państwa, to już stare wydarzenie, staroć. W roku 2012 Gary Kasparow przegrał niewiele, ale jednak przegrał. 2-6 rozgrywek w szachy przegrał z komputerem Deep Blue, produktem IBM-u. Po prawej stronie są programy komputerowe online, z których Państwo mogą skorzystać, żeby pograć sobie w szachy, jeśli nie macie Państwo partnera. To dziś działa. One są różnie skuteczne. W zeszłym roku mistrz w grze Go, która jest znacznie bardziej skomplikowana od szachów i od wszystkich gier karcianych, poległ w grze z komputerem AlphaGo. Komputer AlphaGo był uczony przez ludzi. To był zeszły rok. Świeżynka. Nowa generacja programów w AlphaGo Zero, który startował z gruntu, nie był uczony przez ludzi. W 70 dni opanowała strategię w gry w Go i rozwaliła wszystkich. Przy czym wykryła wszystkie strategie, nad którymi gracze Go pracowali przez wieki i wykryła jeszcze kilka nowych strategii gry w Go. W tle jest oryginalna publikacja dotycząca tego zagadnienia. Proszę Państwa, wchodzimy w świat elektroniczny, w którym mamy coraz więcej wiadomości. To są już chyba jotabajty, zetabajty, 10 do 24, czy tam do 28, czy jeszcze tam którejś bitów dostępnych. Gdyby to ułożyć, próbowałem sobie policzyć, gdyby ułożyć to w postaci niewielkich książek, takich jak typowe podręczniki, to wylecielibyśmy poza ostatnią orbitę systemu słonecznego w tym stosiku. Książek zawierającym taką ilość wiedzy. Oczywiście może się gdzieś pomyliłem w obliczeniu, może bylibyśmy w pół drogi do Proxima Centauri, albo jakoś tak. Taka ilość wiedzy jest w tej chwili w necie, przy czym większość to hoax, bzdury, selfiki, YouTube i tym tam podobne, Twittery, prawda? Big data, obracanie tą wielką informacją, to problem wyłączania tego, co jest sensowne z tego olbrzymiego zbioru. I są reguły, które tym rządzą. I te reguły są bardzo nośne. One służą sterowaniu społeczeństwem. Oto są praktyczne skutki stosowania techniki big data. Ten dotyczy lekarzy, ten górna prezentacja. Dlaczego lekarze protestują? Bo system jest na skraju wyczerpania i to konkretne dane dotyczące finansowania służby zdrowia w Polsce. Big data na świeżo. Starsza big data. Better Life Index, o którym też już czasami mówiłem, i OECD Employment Outlook. Jak się mają warunki życia w Polsce w stosunku do krajów wspólnoty europejskiej. Proszę Państwa, mają się kiepsko w obu tych aspektach. O czym świadczy potężna emigracja? Tracicie Państwo swoich uczniów. Ale też, proszę Państwa, te kwestie dotyczą stanu środowiska. To także zbiór big data, z których możecie korzystać w aplikacjach na smartfonach. Z big data jest pewien drobny problem. Teoretycy zajmujący się big data powiadają, że big data owszem łapie korelacje, ale nie poszukuje praw. Na razie, albo może w ogóle. A jeżeli łapie tylko związki ilościowe, czyli korelacje, to jesteśmy w tym słynnym miejscu, gdzie liczba bocianów na dachach chałup świadczy o tym, że dzieci są przez bociany przenoszone. Stara bajka statystyków. Naturalnie to wszystko może być rozwiązane przez tak zwane systemy ekspertowe. Systemy ekspertowe to bardzo złożone programy korzystające z big data i oczywiście mają swoją strukturę. Miałem szczęście uczestniczyć w tworzeniu takiego systemu ekspertowego w ramach programu ZISOZAP. Oczywiście byłem tam małym pioneczkiem, takim nic nieznaczącym. W każdym razie big data tam grała. Zespół 150 naukowców to tworzył. I to się na co dzień stosuje.
Spektakularny przypadek zastosowania Big Data, legendarny już dzisiaj, od kilku miesięcy, Michał Kosiński z Cambridge, który stworzył system mikromarketingu politycznego, który jak twierdzi się, może to tylko urban legend, że zwyciężył Trump w Stanach Zjednoczonych. Dzięki mikromanipulacji bazą danych czerpanej z YouTube'a. No tak niektórzy mówią. Ja nie wiem, czy to prawda. Ale te systemy eksperckie całkiem niewykluczone będą zaszyte w państwa smartfonach. Przychodzi baba do smartfona, a smartfon do niej. To także Google. Ciągle jeszcze masterowane przez specjalistów ludzi. Ale to także systemy szpiegowskie. Jak słynny Echelon, który łączy w sobie podsłuch elektroniczny, dane wywiadu elektronicznego i dane wywiadu pieszego, ludzkiego. A także analizę oficjalnych danych. To także monitoring, który rozwija się. On już wcale nie wymaga tak potężnych kamer. Takie maciobstwo wystarczy. Gdzieś tam zainstalowane, prawda? Poraziła mnie informacja w zeszłym roku, rozprzestrzeniła ją niesłuszna prasa Gazeta Wyborcza, że w Katowicach mamy 1000 punktów, w których można rozpoznać człowieka po twarzy lub po numerze samochodu. Jak państwo wjeżdżają przez bramkę na lotnisko w Pyrzowicach, to tam już automat rozpoznaje wam numer samochodu, prawda? Nie pyta was o nic, tylko ciach, na bileciku jest wydrukowane. W Balicach to samo. Tak, elektroniczna ewidencja. Proszę zwrócić uwagę, że zmieniła się ustawa o elektronicznej ewidencji i to całkiem niedawno. Czy w stronę, którą państwo by chcieli, żeby się zmieniła? No oczywiście to wszystko, żeby nas aniołek stróż dopilnował, żeby nam się krzywda nie stała od jakichś paskudnych imigrantów albo innych zbrodniarzy, no nie? Ale być może państwo słyszeli o tym, że w Auschwitz funkcjonowały maszyny IBM-u, które pozwalały identyfikować więźniów i wszystko, co się z nimi wiązało. Na tym zarobiono, póki Stany Zjednoczone nie weszły w wojnę z Rzeszą, pieniądze płynęły na technikę informatyczną. A kto z niej dzisiaj korzysta i w jaki sposób? No różne fajne instytucje. To jeszcze nie koniec zabawy. W sieci specjalnie wpuszczane przez specjalistów funkcjonują programy bojowe. Oto kilka nazw. One mogą trafić do państwa komputera również, chociaż zasadniczo atakują raczej maszyny przemysłowe, czy maszyny rządowe, czy bankowe. Słynny przypadek rozwirowania wirówek izolujących materiały rozszczepialne w elektrowni jądrowej w Iranie był początkiem świadomości, że to się stało. Dzięki temu Irańczycy nie mogli wyprodukować bomby. Ale to nie koniec bajki. Proszę państwa, to jest znowu rzeczywistość, w której uczestniczymy. Jeden z prostych robotów, Hector, którego zadaniem jest tylko pokonywanie przeszkód w terenie. W jego sztuczny mózg implementowane jest 5 programów. Przestawiania 6 nóg, nawigowania w przestrzeni, symulowania problemu w momencie, kiedy utknie, etykietowania działań słowami i rozpoznawania innych robotów. Ta bestia była w stanie na zadane mu pytanie odpowiedzieć: właśnie chodzę. Czyli coś jakby była świadoma swojej czynności, a przynajmniej zachowywała się jak zombie filozoficzne Daniela Denneta, czyli coś, co udaje świadomość, ale może jej naprawdę nie posiadać, a co jest fizykalnie nierozróżnialne od świadomości. Państwo są pewni, że nie są państwo zombie filozoficznym? Inna bajka z tej samej parafii. Roboty towarzyskie. Roboty, które mogą się zająć człowiekiem, również i kolejny robot, też niedawna sprawa, który był w stanie zidentyfikować własny stan i się poprawić. Tym robotom wyłączono moduł generacji mowy
i miały odpowiedzieć dzięki swojej sieci neuronalnej na pytanie, czy mają ten moduł czynny, czy nie. No dwa nie mogły odpowiedzieć. Jeden chciał stwierdzić, że nie wie. I w momencie, kiedy stwierdził, że nie wie, odpowiedział: o, przepraszam, już wiem, ja działam. Świadomość. Test Turinga słynny. Ta bestia ją przeszła, ale przeszła jak debil, jak skretyniały nastolatek, który tylko się kłóci ze swoimi opiekunami. No ten program nie potrafił nic więcej wygenerować tego chatbota. A tutaj jeszcze jedna porażka elektronicznej taj Microsoftówna, która poległa na komunikacji z ludźmi, którzy ją zainfekowali paskudnymi ideałami. Także zrealizowało się prawo Goodwina. W dyskusji internetowej zawsze w pewnym momencie pozaostrza podkreślanie różnic, prawda? Dojdzie do tego, że dojdziemy do skrajności i powołamy się na Hitlera. Albo Stalina, albo jakiegoś innego zbrodniarza. Tak. Prowadzi to wszystko do wolnej woli. I w tym momencie pozostaje jeszcze pytanie, gdzie kończy się nasza konkurencja ze światem. O tym pisali pisarze, to ciągle, tym ciągle nas straszą reżyserowie filmów science fiction. Jeden z pięknych przykładów, gdzie komputer odłącza się od sterujących nim wojskowych i zaczyna przygotowywać wojnę jądrową. Fajny film. Na szczęście znajduje się bystrzak, nastolatek, ten, który jest jeszcze cyfrowym tubylcem, a nie tylko używaczem, i rozwiązuje problem. Ale takich dzieł jest więcej. Macie je Państwo w dowolnych wydaniach. Oczywiście we wszystkim tym bryluje Lem, który rozpoznał prawie wszystkie problemy tej interakcji nas ze sztuczną inteligencją w dowolnym jej wydaniu. Od neurotycznych robotów po bystrosferę na Encji. Pamiętacie Państwo, co to jest bystrosfera? Świat nasycony mikrochipami, które realizują wszystkie funkcje. Jak ktoś kogoś pragnie walnąć, to te mikrochipy go zatrzymują w półruchu albo przewracają go, żeby sobie strzaskał siedzenie. Taka jest opowieść Lema, ale oczywiście to wszystko długa, długa historia. Po drodze jest naturalnie jeszcze niezwyciężony z nekrosferą. I o tym się rozmawia, bo to jest problem, który warto rozważyć. Macie tu Państwo kilku rozmówców. Steve Woźniak, twórca Apple, powiada, że sztuczna inteligencja może być tragedią ludzkości. Wtóruje mu Stephen Hawking, Bill Gates, Elon Musk, ale są też tacy, którzy są entuzjastami, jak Kurzweil. I to nie jest jedyny człowiek. Na ten temat dyskutuje się już na poważnie. Ta konferencja miała swoją drugą edycję. Sformułowano za i przeciw, zostawione w tej tabelce, którą mogą Państwo ściągnąć z internetu, a zrobił to Max Tegmark. I proszę Państwa, kiedy rozważamy problem sztucznej inteligencji, to zmierzamy do etyki. Jeśli my mamy inteligencję i poszukujemy sztucznej inteligencji, to popatrzmy na siebie. Jeśli chodzi o kwestię etyki, to jestem raczej pesymistą, patrząc na ludzi i na to, co dzieje się wokół nas. Nie sprawdzamy się w wielu sytuacjach. Paskudnie się nie sprawdzamy. Nawet w stosunku do świniaków wiezionych w transporcie do rzeźni. A ma to związek również z dydaktyką. Proszę zwrócić uwagę, jaką potworną przewagę może mieć nad nami sztuczna inteligencja. Ona się może w całości kopiować jako program. Z sieci do sieci. A my musimy dbać o kapitał ludzki, czyli wychowywać nasze potomstwo. Czy przez 20 lat wystarczy? Być może trzeba 30 lat. A sztuczna inteligencja nauczyła się grać w Go w 70 dni, wychodząc z gruntu, bez żadnej wiedzy o tej grze. Tylko rozgrywając pomiędzy dwoma bliźniaczymi programami kolejne rozgrywki Go, posługując się regułami zaimplementowanymi
do programu. No i o tym piszą nie gdzie indziej, tylko znów w banalnym miejscu, bo w Gazecie Wyborczej w wysokich obcasach. Dzień dobry paniom. Ta para naukowców polskich. Oczywiście, jak to będzie, to trudno sobie wyobrazić. Są różne wizje tego, co stanie się ze sztuczną inteligencją i z nami. I zmierzamy do wniosków. Otóż ponosi nas czasami podkorowy entuzjazm, aktywując sieć wolnej woli, sieć go, no go, bo taka sieć istnieje, bazująca na wydzielaniu dopaminy w jądrach podkorowych naszego mózgu. I to no go, nie rób, wymaga bardzo świadomej decyzji. A świadoma decyzja to ogrom wiedzy, którą trzeba pozyskać, wtłoczyć do mózgu i móc nią operować. Ona nie może leżeć w zasobach internetowych. Musi być operowalna, operacyjna w naszym mózgu. I można powiedzieć, mój ulubiony cytat. Uczestniczymy w wyścigu. O tym wyścigu zacząłem na samym początku. Co możemy uzyskać? Świadomość przez bolesną naukę, a ta świadomość musi się przekładać na kontrolę. Również kontrolę środowiska elektronicznego w szkołach i w procesie dydaktycznym. To jest koszmarna rzecz, bo angażuje naszą energię, angażuje środki. Ale to jest konieczna rzecz. I proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną niesamowitą historię. Całe nasze życie podlega proceduralizacji. Dlatego, że w tej masie 7,5 miliarda ludzi coraz więcej jest ludzi mało kompetentnych, którzy zajmują stanowiska odpowiedzialne. I obroną przed ich niekompetencją jest proceduralizacja. Ona jest cholernie uciążliwa. To są cymbalusy, programy, różne inne paradokumenty, które tworzymy na potęgę. Ale one chronią nas przed błędami. To jest koszt. Dawniej wystarczyło być mistrzem. I uczyło się swoich uczniów. A dzisiaj musimy przejść przez testy proceduralizacji. No właśnie. To powiedzieli psycholodzy. A ja troszeczkę strawestowałem. Dziękuję Państwu za uwagę.